Cześć, mam na imię Olga i witam Was serdecznie na moim kanale. Dzisiejszy film będzie dotyczył oddechu, ponieważ dzisiaj chciałabym Wam opowiedzieć, dlaczego oddech jest bardzo ważny i dlaczego powinniśmy zwracać na niego częściej uwagę. Zacznijmy od tego, że oddychamy od 25 do 30 tysięcy razy na dobę, a z naszym oddechem wydalane jest ponad 70% toksyn, których nasze ciało pozbywa się na co dzień. Nie wiem jak Wy, ale ja uważam, że to są niesamowicie wysokie liczby i gdy spojrzymy właśnie na to z perspektywy tych numerków, to zadziwiające jest to, jak mało czasu poświęca się na rozmowę o oddechu. Oddech zawiaduje wszystkim. Oddech wpływa na wszystko w naszym ciele. Płuca filtrują krew i odsysają z niej dwutlenek węgla, który my wydychamy, a potem biorąc wdech, nasycamy krew tym tlenem. I kiedy te procesy nie występują w takiej skali, jak powinny, czyli oddychamy zbyt płytko, za mało, nie do płuc, tylko do górnej części, to może się zadziać bardzo wiele rzeczy w naszym organizmie. Tak jak wspomniałam, wszystko jest związane z tlenem. Każdy proces, każda komórka w naszym ciele potrzebuje tlenu, aby funkcjonować. I dobrym przykładem jest tutaj na przykład poziom naszej energii. Jeżeli nie oddychamy prawidłowo, to prawdopodobnie nie mamy za dużo energii, czujemy się zmęczeni, osłabieni i jeżeli trwa to bardzo, bardzo długo, może to doprowadzić do różnych chorób. Dodatkowo tutaj wpływ oddechu na system trawienny jest bardzo ciekawy, ponieważ nawet w tradycyjnej medycynie chińskiej i w ajurwedzie oddychanie związane jest z trawieniem. W tradycyjnej medycynie chińskiej elementem, który związany jest z jelitem grubym, jest metal i dodatkowo drugim organem należącym do tego elementu są płuca. Czyli jest to nierozerwalne połączenie, ponieważ te organy budują więź między sobą. I jeżeli nie ma tego tlenu, nasze ciało nie jest w stanie przyjąć wszystkich mikro, makro elementów z jedzenia. I nawet jeżeli odżywiamy się bardzo zdrowo, ale nie ma tlenu, nie zajdzie ten proces asymilacji i po prostu nasz organizm nie skorzysta z tego, co mu dostarczamy. Także wydaje mi się, że to też jest ciekawa rzecz do rozważenia. Dodatkowo oddech ma wpływ na nasz system nerwowy. Mimo że należy on do systemu autonomicznego, systemu nerwowego autonomicznego, czyli do tego, nad którym my nie mamy władzy, czyli to są nasze odruchy, na przykład ruchy perystaltyczne, jelit, to wszystko, co się dzieje w środku, czego my nie widzimy, nad czym my nie czuwamy, należy do nerwowego systemu autonomicznego. I tak samo jest z oddechem. Ale system nerwowy autonomiczny dzieli się na współczulny i przywspółczulny. System nerwowy współczulny jest to system, który odpowiada za nasze ratowanie życia. Po angielsku nazywa się to fight or flight, czyli walcz lub uciekaj. Jest to, kiedy nasze ciało przełącza się na ten system nerwowy, wszystkie inne rzeczy nie mają znaczenia, czyli stopujemy trawienie, organizm stopuje regenerację. Wszystko jest odłożone na bok, ponieważ jesteśmy w sytuacji zagrożenia życia i musimy uciekać. I było to bardzo przydatne kiedyś, kiedy uciekaliśmy przed tygrysem szablozębnym, ale w tym momencie nawet zwykły e-mail z pracy może wywołać w nas takie reakcje. I związane jest to również z wypuszczeniem kortyzolu i adrenaliny do krwi. I tak jak adrenalina jest tym hormonem, który działa przez chwilę, tak kortyzol zostaje w naszej krwi przez bardzo, bardzo długi czas. I jeżeli nawet tam do kilkunastu godzin. I jeżeli nie w tym, podczas tego czasu dostaniemy kolejnego tygrysa w mailu, jest kolejny pik. I
nasze ciało nie ma kiedy wrócić do siebie, nie ma kiedy się zregenerować i jesteśmy w tej spirali, z której nie potrafimy się uwolnić. I mimo, iż oddech należy do systemu nerwowego autonomicznego, my mamy na niego wpływ. My jesteśmy w stanie, wydłużając wdech i wydech, przełączyć się z tego współczulnego systemu na system przywspółczulny, który odpowiada za trawienie, za odpoczynek, za regenerację, w którym dzieją się wszystkie procesy regeneracyjne w naszym organizmie. I jesteśmy w stanie zrobić to tylko poprzez oddech. Tylko poprzez oddech. I gdy oddychamy i jest to oddech świadomy, długi, wdech jest prowadzony odpowiednio, jest używana przepona, wydech jest również miarowy, wtedy organizm dostaje informację, że jest bezpieczny. Że jest bezpieczny i że może odpuścić. Że ten tygrys nie czyha za rogiem. Że wszystko jest ok i że możemy po prostu wyluzować. I właśnie do tego jesteśmy w stanie użyć naszego oddechu. A jest to niesamowite, ponieważ oddech mamy zawsze przy sobie. Kolejnym elementem oddychania jest przepona. Mięsień, który jest drugim najmocniejszym mięśniem w naszym ciele. Zaraz po sercu i co ciekawe jest ściśle z sercem związanym, ponieważ przepona przylega do tej takiej sakwy, w której jest ułożone serce. Przepona jest bardzo cienkim, ale bardzo dużym mięśniem, ponieważ jest przyczepiona do żebr i zaczyna się tuż od mostka, tak naprawdę tuż pod mostkiem, jest przyczepiona do wszystkich żebr, aż do tych tylnych, znaczy dolnych, tych nas tak po bokach, a tył przepony jest przyczepiony do odcinka lędźwiowego, do kręgów w odcinku lędźwiowym, więc jest to niesamowicie duży mięsień. Dodatkowo, jeżeli odpowiednio oddychamy, ponieważ z wdechem przepona powinna zejść niżej i co ciekawe, skala, inaczej zasięg, w którym porusza się przepona, może być nawet 40-centymetrowy. Od linii sutków do pępka. I jeżeli bierzemy wdech, przepona powinna schodzić na dół. Tym samym uciska ona nasze organy wewnętrzne, wszystkie organy trawienne i funduje im detoksykujący masaż. Kiedy nie ma tego masażu, kiedy przepona z różnych względów nie działa prawidłowo, możemy dorobić się nawet refluksu. Jeżeli nasze organy nie dostają tego pięknego masażu, może dojść nawet do refluksu. Uważam to za bardzo ciekawą informację, ponieważ często szukamy przyczyny nie tam, gdzie ona jest. I tak jak wspominałam, przepona jest mięśniem, więc jeżeli nie używamy jej, ona po prostu nie jest już tak silna, jest coraz słabsza i trening przepony jest bardzo prostą sprawą i wszystko da się naprawić. Także to jest na pewno dobra informacja. I tak jak wspomniałam, prawidłowe oddychanie odbywa się z przeponą. I to jest również oddychanie, które mówi naszemu ciału, że jesteśmy bezpieczni, że wszystko jest w porządku. Na moim kanale będziecie mogli również znaleźć różne ćwiczenia oddechowe, z którymi będę się dzielić z Wami. Także pokażę Wam, jak oddychać przeponą, jak zacząć oddychać świadomie, jak zauważać swój oddech i co można jeszcze zrobić. Co jeszcze mogę powiedzieć? Jeżeli chodzi o przeponę, to również jest połączona nerwowo z odcinkiem szyjnym, więc wszystkie nieprawidłowości, które się pojawiają w oddechu, mogą być związane, może inaczej, nie to, że wszystkie, ale niektóre nieprawidłowości mogą być związane ze złą posturą. Jeżeli mamy podciągnięte ramiona, jesteśmy zgarbieni i mamy ciągle napięte górne partie ciała, czyli szyję, barki, kark, to wszystko wpływa na nasz oddech. Nie tylko jeżeli chodzi o połączenie nerwowe z przeponą, ale również fizycznie, bo jeżeli się garbimy i jesteśmy zagięci,
to nie jesteśmy w stanie wziąć pełnego oddechu, tak aby otworzyć klatkę piersiową i nabrać dużo powietrza do płuc. I takie sytuacje, taka postura na przykład może doprowadzić do płytkiego oddechu, do bardzo płytkiego oddechu. No i tak jak wspominałam, do nadmiernego przykurczu mięśni. Mam nadzieję, że wytłumaczyłam Wam co nieco o oddechu i że to było pomocne. Jeżeli tak, to dajcie znać. I myślę, że więcej ciekawostek znajdziecie w kolejnych filmikach, które będę dodawać w tych ćwiczeniach, o których wspominałam. Także dzięki, że dzisiaj posłuchaliście i byliście ze mną. Zapraszam na ćwiczenia oddechowe. Dzięki i pa!